nic nie widziałem, nic nie słyszałem. A jednocześnie wszystko ma wiedzieć i wszystko słyszeć. Powtórz. Tak jest. Wszystko będę widział i wszystko będę słyszał. Tutaj są sztuczce, noże, łyżki, widelce i łyżeczki. Chodź i przyjrzyj się. Dokładnie. No, to będziesz sprzedawał na dworcu gorący parówki koszyczek. Musisz zawsze utrzymać czystości. I zapamiętaj sobie, każdy szef jest zadowolony, kiedy personel pilnuje swojego miejsca. A teraz. Czyste koszule, wyczyszczone kołnierze u prawa, wszystkie guziki i wyczyszczone buty. Wyniucham zawsze, czy macie czyste nogi. Witam panu. Witam panie. To jest stół na stałym wywalcu naszego modelu. Będziesz codziennie przecierać kufry z tego stołu. Niech ci się nie pomylą. Pan notariusz, pan weterynarz, pan prezes sądu. A kufle z napisem HB jest aż z Monachium i należy do pana fabrykanta Jeny. Witam serdecznie. Witam prezesa, witam serdecznie, witam. Jak zdrowy Pan weterynarz był wczoraj u Rajskich z Wituszką, a ona ma... Owszem, byłem wczoraj u Rajskich. Ale nie z Wituszką, tylko z Wieruszką. Pani Rajska. Tak. Pani Rajska. Rajska. Powiedziałam mi wczoraj tajemnicę. Od pierwszego. Zamiast Wituszki będzie miała nową ślicznotkę z Pragi. No i najwyższy czas. Panowie, wydałem swój pierwszy z grupy S w nakładzie własnym 200 egzemplarzy prosto z rukami pani Piarowa, żywot Jezusa Chrystusa. Jeden egzemplarz 80. O Jezus. 80. Odjazd! Nie szkodzi, zatrzymaj sobie resztę.
bardzo proszę, gorące parówki, paróweczki, paróweczki z rogalikiem, korona 80, bardzo proszę, paróweczki, paróweczki. Mm. Bardzo proszę za mnie. A bardzo proszę, korona, szybko, bo pociąg odjeżdża, o. Ojej, zaraz. Szybciej, 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 o, zakradałem lumpowi 50 koron. Nie ma. Jesteś sierotą. Nic się nie ma. Ja mu to potem oddam. No. I zacząłem mieć swoje pierwsze pieniądze. Po miesiącu zbierałem ich parę setek. Wkrótce dobiłem do 1000. Wreszcie zacząłem nie słyszeć nic, chociaż wszystko słyszałem. I nie widzieć nic. Chociaż widziałem wszystko wokół siebie. Zaczynałem rozumieć ten porządek i dyscyplinę. Ale przede wszystkim pragnąłem zobaczyć, jak to naprawdę jest u tych rajskich. Panowie! Nasz ulubiony agent! Gumowy król! Witamy! Witamy u nas serdecznie! Mam nadzieję, że pan się nie obrazi, że ja bym tak nazwałem. Proszę, proszę! Dzień dobry panu! Jako przedstawiciel firmy Primeros, zaopatrującej wszystkie drogerie w mieście w intymne artykuły z gumy. Z przyjemnością panu polecam. Ma pan na nas jakąś nowinkę, co? Panowie, ostatnia rewelacja. Obiekt seksualny do łóżka, lalka z gumy, zwana Primavera. Primavera. Ma wielkość dorosłej dziewczyny. Jest podniecająca, przytulna i ciepła. Piękna i na seksu. Miliony mężczyzn czekało na Primaverę z gumy, nadmuchiwaną własnymi ustami. Chciałbym się zabawić. Co by się chciał? Chciałbym zjeść kolację. A kolację podać tutaj? Czy do numeru? Ja chciałbym zjeść kolację w szambre separe. Wspaniale. Kobieta! Stworzona waszym oddechem. Przywraca mężczyźnie wiarę w siebie, dając mu nową potencję i erekcję. I nie tylko erekcję, ale również cudowne zadowolenie. Primavera, panowie, jest z gumy, a między nogami. Ma gumę nad gumami, mikrogumę. Ma też otwór uwiększony wszelkimi klęźnięciami i wypukłościami, jakie powinna mieć kobieta. Wiemy coś, napijemy się. Niech pan przyniesie, co macie najlepszego. Ostrygi i szampana i tak dalej. Nowego człowieka, obywatele, nie znajdziemy w murach miasta. Musimy go szukać tam, gdzie on żyje, w małych, skromnych chałupkach. Przepraszam, panie Jozef, niech pan nie zaprasza, co się dzieje. Dobrze, nic się nie stało, ale sam pan widzi, tu mamy swoje sprawy, zobaczcie, ja... Królu, mów pan dalej! Bateria! Bratyczko, co pani robi? Co pani robi? O, niech się pan rozumie. Proszę mi pomóc zdjąć suknię. Za
Kobiecy organ wibruje jakby naturalnie i każdy mężczyzna może osiągnąć zadowolenie. To jest wspaniałe, panowie, fantastyczne, rewelacyjne. To go na łeb. Tak. A żebyście sobie nie otarli, używajcie kremu bicepsowego firmy Primer. A żebyście nie musieli czyścić organu kobiecego, używajcie prezerwatyw firmy Prieros. Nieszczęśliwi są ludzie, którzy nie rozumieją tej idei. Przecież w tej mojej książce jest mowa o poszukiwaniu nowego człowieka. Pan fabrykant zamawia jedną pannę z natychmiastową dostawą. A kiedy wydawnictwo katolickie w Pradze wyda 10 tysięcy egzemplarzy tej książki? Tak, tak, panowie, to będzie tego tyle, że gdyby położyć je na ziemi, starczyłoby na wybrukowanie drogi z Czeslawi do Herzmanowa. Pan weterynarz również jedną pannę i 3 kartony Primera. Że ta płaszczyzna pokryłaby całą powierzchnię naszego rynku wraz z przylegającymi gorącami w historycznej części naszego miasteczka. Ja też poproszę jedną pannę, jeśli można, to z pompeczką. Spełnimy wszystkie pana życzenia. Że gdyby ułożyć jeden tomik wierszy za drugim, powstałaby wstęga, niczym droga z Czesławi do Ichlawy. A ja to już dmuchać nie będę. Panu prezesowi 3 tubki kremu bicerynowego na otarcie. A każdy egzemplarz żywota Jezusa Chrystusa za jedyne 8,50 koron. Panie prezesie, gratis. Było tak pięknie. Ta woń, te zapachy, ta delikatność skóry. Ja nie marzyłem już o niczym więcej. Właśnie na to będę przeznaczał wszystkie moje pieniądze. Mam już teraz piękny i szlachetny cel. 720. 800. 850. Ja przychodziłem tutaj jako mały kolak, który roznosi na dworcu gorące parówki. A odchodziłem stamtąd, od tych panien, jak ktoś. Ktoś lepszy od każdego z tych gości, którzy przesiadują w hotelu Złota Praga przy stoliku dla stamtąd walców, zarezerwowany tylko dla ekstra towarzystwa. Dla miejscowej śmietanki. Jak ktoś lepszy. Poruszaj, do czego są zdolni. Za parę moment. Złe potomstwo. Głupie i występne. Trzeba w sobie szukać miłości do bliźniego. Brać go za siebie samego. Trzeba uprawiać miłość bliźniego skutecznie, już teraz. Nie po śmierci. Spróbujcie. Spróbujcie pokłonić się zwykłym kupcom na targowisku. Zanieść babom na rynku flaczki. Tak jak ja to robię. Każdy z osobna niosę w tych garnuszkach swoje serce. Ludzkie serce we flaczkę. Sakra, panie Jobry, niech pan już w końcu zamilknie! Dostaje pan przecież te swoje flaczki za darmo, tak? A gdybym ja, czy któryś z obecnych tutaj szanownych panów nie kupił tych pańskich bohomazów albo Jezusa Chrystusa za 8,50 koron. To musiałby pan do tych flaszków skroić własne serce. Panowie! Ja to już wszystko dokładnie przemyślałem. To było tak. Tam była ławka. Koło tej ławki była topola. I ta topola, panowie, która stała koło tej ławki,
to stała przy poręczy. I tego panowie mi już nikt nie odbierze. To ten malarz Antoni Jodl, a oto moja ostatnia książka, Żywot Jezusa Chrystusa. Jeden egzemplarz 850. Pan Jodl. Witamy. Witamy, śliczna własniczko. Czemuż pani sobie życzy? Grenadiner! Proszę. Chciałam się z tobą zobaczyć. Jak to? Zniszczył pani suknię? Nie pański interes. Grenadina. Grenadina? Nie teraz. Dziś wieczorem. Kupiłam piękną wiązankę polnych maków. Jak napadłeś, żeby całe moje ciało obłożyć kwiatami. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyłam. Było piękne. Będzie jeszcze. Przyrzekam się. Wyglądasz tak cudownie, co nosiłem kwiatu, bo był futerka, że... Ja będę cię obchodzał za wreszcie pory roku. Astrami! Tak, z astrami i chryzantymami i kolorowymi liści jesienią. A zimą? Zimą? No. Zimą to sobie jeszcze nie wiesz. Wiem, Magnolia, ale to nie. Pojadę do Pragi, kupię orchideę. A w Boże Narodzenie! Do wieczora. Uważaj. Na pszczoły. Poczułem się wielki. Miałem wreszcie swój prawdziwy cel. Wydawać pieniądze. Przeniesiesz wszystkie swoje rzeczy do pokoju na pierwszym piętrze. Zobaczcie od jutra, szefie, tak? Tak, twój pokój na parterze jest potrzebny na pralnię. Jeszcze jedno. Zapamiętaj sobie. Dopóki tutaj jesteś, to musisz chodzić wcześniej spać. Taki mały pikolek jak ty musi chodzić wcześniej spać, żeby mógł potem cały dzień pracować. O! Przede wszystkim zdrowe wychowanie. No, młodzieży. No, przede wszystkim dyscyplina. Dyscyplina, jeszcze raz dyscyplina, panie kontynator. A ile to ma lat? To... Panie! Czego? U nas jest jakaś gruba ryba. Gruba ryba, pan Walden. A witam, witam serdecznie. Drogi panie Walden, witam. Pański pokój jest... Jak zawsze do dyspozycji. Co podać? Proszę. Więc tak, oprócz tych półcek na kwaśno, przynoście mi wszystkie drugie dania po kolei. Kiedy będę kończył pierwsze, przynoście następne, aż powiem dość. Służę.
A ty, chłopcze, przynieś mi do pokoju wodę mineralną. Tak jest. A bowiem, ja musiałem dla niego zrobić specjalne łóżko, pod które służący podłożył 4 bale, żeby to wszystko się... Dobry wieczór panom! Jestem przedstawicielem krawieckiej firmy Adler Sparendowicz. O, szefie, do domu! To jest ta firma, o której się mówiłem, ona jest zupełnie niezawodna. Ach, panowie, nasza firma jest nie tylko niezawodna, nasza firma proponuje prawdziwą rewolucję! Tylko bez rewolucji! Tylko bez rewolucji! Dobrze, dobrze, w takim razie nazwijmy to rewolucją w krawiectwie, którą wymyślił mój szef. Panowie, prawdziwy przewrót w naszej republice. Co ja mówię w republice? W Europie, albo i na całym świecie od tej pory, panowie. Aktorzy, dostojnicy państwowi, generalowie i wszyscy ci, co mają mało czasu, nie muszą się martwić o przymiarkę. Ja, panowie, wszystkich elegancko wymierzam, posyłam miary do pracowni, proszę stanąć, a tam tymi paskami, proszę bardzo, obkładają taki niby manekin sklepowy, tyle, że w jego środku umieszczony jest worek z gumy, który delikatnie się pompuje, aż wypełni te zlepione paski, a potem, panowie, one szybko schną za pomocą zastosowania specjalnego, szybko schnącego kleju, a kiedy po pierwsze jest już gotowe, wędruje wraz z innymi pod sufit naszej firmy. Jeszcze chwilkę cierpliwości, panie starszy, zaraz skończę. O. Wejdź dalej, chłopcze. O, przepraszam, było otwarte. Ale nic nie szkodzi, wejdź. I usiądź sobie. Zapamiętaj sobie, chłopcze, pieniądze otworzą ci drogę na cały świat. To jest moja prowizja. Czy widziałeś kiedyś coś piękniejszego? Kiedy ja wrócę do domu, to razem z żoną rozłożę te pieniądze na wszystkich stołach, na wszystkich meblach. Kupię sobie salatę, pokroję je na kosteczki i będę ja. Nic sobie nie zostawię na następny dzień, bo i tak bym się obrócił i zjadł wszystko, bo ja, chłopcze, okropnie lubię salami, mogę zjeść całą laskę naraz. Tak. A ty, chłopcze, zajdziesz daleko, wiesz, tylko żebyś miał wziąć za odpowiedni kompas. To znaczy ja. Zresztą ty już to umiesz. Ja jestem jednym z tych, którym sprzedawałeś panu. Ja przepraszam, panie Walden, to... Ale nic się nie mój, ty musisz być odważny. Musisz umieć wyrzucać przez okno drobę, żeby drzwiami przyszły do ciebie stówki, rozumiesz? Zapamiętam to sobie, panie Walden. Skończyłem! Teraz nie musi się pan już o nic martwić. Wkrótce prześlemy panu gotowy frak. Do widzenia! Do widzenia. Moment! Zamawiam w pańskiej firmie 2 fraki. Pan u nas. Ja bardzo pana przepraszam. To jest nasz nowy pikolak, ja mu to potem wytłumaczę. Jeżeli w naszej firmie zamawia frak, to nawet pikolak jest w pełni szanowanym klientem. A, od pierwszego przyszłego miesiąca składam panu wymówienie. Jezus, Jezus. Proszę się nie martwić. W naszym fraku znajdzie pan pracę wszędzie. Proszę. No! Wreszcie pana znalazłam! Zawsze to mocno, pani wiadomo, proszę, proszę niech pani spojrzy na te moje chałupki. Panie Jo, czyż był w tym burdelu spodziewał się pan znaleźć tego swojego nowego człowieka? Pani Kadawa, ja bardzo panią przepraszam, ale obraża pani moich gości. Niech mi pan nie zabrał tam trochę. Zostawiam pana z tymi pańskimi chałupkami i z tym pana nowym człowiekiem. A Jezus Chrystus wraca do mnie, do drukarni. No, jeśli pan zechce, za 8 koron zawsze panu wydam jednego Jezusa Chrystusa. Pani Gadawa zostawiła tutaj pani jeszcze jednego Jezusa Chrystusa. Proszę bardzo. A, dziękuję. Proszę. Dziękuję panu. Proszę bardzo, pani. Widzisz, pani wypadła, pani Gadawa, co to jest takiego? Pani Gadawa, co to jest pani? Pani Gadawa! Pani Gadawa! Proszę,
występny. Uszyjemy panu frak, jak się patrz. I wkrótce już pańskie popiersie wraz z innymi będzie się unosić pod sufitem naszej firmy. Ja jestem zaszczycony tym, że trafiłem w tak doborowe towarzystwo. Mały wzrostem, ale wielki duchem, proszę spojrzeć. To po pierwsze to minister oświaty. A to czy jest? To minister wojny. To wszystko dodało mi tyle siły, że do zapłaty za moje fraki dołożyłem dodatkowo 200 koron. Jako drobny napiwek od maleńkiego kelnera, przed którym otwierał się wielki świat. Często zdawało mi się potem, że to nie moje popiersie, ale ja sam unoszę się pod sufitem w towarzystwie ludzi z wielkiego świata. To jest nasz nowy kelner. Sprawdziłem zapasy w piwnicy. Szampana mamy pod dostatkiem. Pilzneńskie piwo słodzone, koniak przygotowany. Wygrabiliśmy z Wandą wszystkie alejki. Szef podczas chłodów ma się jak ryba w wodzie. Gorsza sprawa z upałami, wtedy prawie się roztapia. Nie może wszędzie jeździć, gdzie by chciał. I wciąż musi przebywać w pokoju z niską temperaturą. W takiej niby lodówce. Ale i tak wie o wszystkim. I widzi wszystko. Nawet to, czego widzieć nie można. Jakby na każdym drzewie i w każdym kącie miał szpicla. O Marius, taki ludzi przygotowany? Oczywiście. Jak wyszło na dzień, ale suworo. Wyśnięcie. Kafą przyprawiony. Tak jest. A co? Salpikany. W kuchni jest wszystko na medal. To nie jest zwykły hotel, wiesz? W ciągu całego dnia wygląda niczym jakiś pensjonat. Wszystko musi być wysprzątane i wykuchane. A my w pogotowie. Cały hotel musi być jak orkiestrą, do którego wystarczy wrzucić monetę, a on zaczyna grać.
celem jest wprowadzenie do mojego hotelu przytulności i domowej atmosfery. Uwaga! Zaczynamy. Czujecie to gorące sacharyjskie słońce? Poeto, nie pisz już nic więcej, albowiem to jest najwspanialsza poezja. Zdarzają się często.
nasi goście wybiegali nad ranem do parku i bawili się tam w belka lub czyciubawkę, co zawsze kończyło się na kopkach siana, które szef trzymał w ogrodzie jako dekorację. Podobnie jak rąbiącego drzewo sługę, aby nasi goście mogli podziwiać, jak niezwykle sprawnie posługuje się siekierą oraz jego wspaniale umięśnione ciało. A kiedy powracali o świcie spali, ich włosy i ubrania pełne były zeschniętych źdźbeł trawy, a oni sami byli szczęśliwi jak po jakimś teatrze. Spójrzcie no tam, przyjaciele, czy widzicie tego człowieka? On rąbie drzewo. Ja bym tak nie mógł. Przecież od dawna choruję na płuca i mam półwątroby. No ale spójrz, jak jest wspaniale umięśniony. To jest człowiek trudzący się pracą, nasza ostoja. Masz rację, poeta. Nie. O nie. Nie było z tobą tak źle, jak mówiłeś. Nie. To już nie dla mnie. Jedzenie, picie i kobiety. Kawa i rachunek. Bardzo proszę, panie generale. 4 razy gęsie się wątróbki w rosole, ostrygi 6 razy, wish à la Lorraine 4 razy, pasta z krewetek 2 razy, urobaty z nadzieniem. Nie! Nie, to jeszcze nie wszystko, panie generale. Szampan, Henkel, trochę 20 butelek, 8 razy ma. Nie! To niemożliwe, żebyśmy mogli tyle zjeść i wypić, jeśli to prawda. Zabiliście. Panie generale, za pozwoleniem. Przyjaciele, pozwólcie mi zapłacić za dzisiejszy wieczór. Brawo, poeto! A ja jutro wezmę nową zaliczkę i pojadę do Paryża i tam napiszę książkę jeszcze piękniejszą niż taką właśnie. Miałem zaszczyt przepić z wami, przyjaciele. Meni to Ameryka, zem klamny zbiwazi, gdy otrok czernik wzlika, na morzu plantaży, na Paryż! Na Paryż! Na Paryż! Na Paryż! Na Paryż! Na Paryż! No, to mamy bez głowy. Teraz my się napijemy. Co sobie dasz? Koniak czy armaniak? Wszystko mi jedno. No nie jest wszystko jedno. Najlepszy koniak nazywa się armaniak. Koniak robi się w tym regionie, który się nazywa koniak. Jeśli nawet jakiś lepszy koniak robi się choćby o 2 kilometry od granic tego regionu, to już nie może on się nazywać koniak, tylko brandy. Więc co? Armaniak. Jestem z was bardzo zadowolony. Zapamiętaj sobie,
że wydawać pieniądze umie każdy człowiek. Ale pięknie je utracić? Nie każdy potrafi. Z tego Zdenka to był prawdziwy anioł. Zdeniek przez 10 dni główkował, jak najlepiej utracić te pieniądze, podczas gdy ja zamykałem się u siebie. Rozkładałem na podłodze zielone stukorunki. Kładłem się na nich, jakby to była zielona łąka. Pewnego razu Zdeniek opłacił wesele córki jakiegoś kamieniarza. A innym razem weszliśmy ze Zdenkiem do sklepu z konfekcją. I Zdenek kupił dla chłopców z sierocińca białe marynarskie mundury. Fajnie też było, jak podczas odpustu Zdenek opłacił wszystkim karuzelę. I każdy, kto chciał, mógł tego dnia kręcić się na niej za darmo. Pewnego pięknego dnia w Pradze wykupiliśmy ze Zdenkiem najpiękniejsze bukiety kwiatów. I chodziliśmy od jednego szaletu do drugiego i składaliśmy babciom klozetowym. Imieninowe albo urodzinowe. A Zdenek miał zawsze tyle szczęścia, że któraś z tych kobiet obchodziła właśnie tego dnia imieniny albo urodziny. Któregoś dnia stwierdziłem, że muszę jednak stąd odejść. Chciałem pojechać do Pragi. Wpadałem wręcz w zachwyt, słysząc słowo Praga. Zresztą, co tu dużo mówić, zaczął oblatywać mnie strach. Zaczął mi się dziwnie przyglądać ten sługa, który rąbał drzewo podczas pobytu naszych gości. Panie Walden. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan mnie poznaje? A jakże to wyrosłeś, zwężniałeś się. Postanowiłem spróbować szczęścia tutaj, w pracy. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja co prawda nie mam teraz czasu. Ale idź do hotelu Paryż i powołaj się na mnie u właściciela. Ale czy... I trzymaj się, Pidulko moja, trzymaj się, żebyś czegoś w tym życiu dokonał. Żebyś nie przeżył tego życia na darmo. Hotel Paryż był tak piękny, że mało nie zemdlałem. Z okna mojego pokoju widać było Hradczany, zamek czeskich królów, symbol państwa czeskiego. Było tak pięknie, że chciałem tu zostać i pracować aż do śmierci. Zapamiętaj to sobie. Na widok gościa musisz się ucieszyć. Okazać mu zainteresowanie, być czujny jak myśliwy, czekający na zwierzynę. Musisz potrafić ocenić, ile gość ma przy sobie pieniędzy, co zechce zamówić i czy zechce zapłacić za zamówienie. No, a teraz zobaczymy, czy zgadniesz. Grasz? Tak. Jugosłowianin, grzanka i herbata. Niemiec, zupa gulaszowa i piwo. Musisz poznać faceta chorego na woreczek żółciowy. Albo że wysiada mu wątroba. Grasz dalej? Austriaczka. Jajko w szklance, grzanka i herbata. Praska szynka z ogórkiem i pilsneńskie piwo.
Szynka z ogórkiem i piwo. No, szynka z ogórkiem i piwo. Skąd pan to wszystko wie, panie Stokroń? Bo ja obsługiwałem angielskiego króla. Byłem mu bardzo wdzięczny. Wiele dzięki niemu się nauczyłem, chociaż przegrywałem z reguły wszystkie nagrywki. Nigdy tego nie żałowałem. Panie? Panowie? Macie to szczęście, że największy zaszczyt, jaki mógł spotkać jedną, jedyną restaurację w naszym mieście, przytrafił się naszemu hotelowi Pals! Do kraju przybyła właśnie oficjalna delegacja apisyńskiego cesarza, o którym wiadomo, że pustuje w złocie. Wyszło na jaw, że na zamku nie mają złotych sztućców. I szef kancelarii próbował wypożyczyć je od księcia Schwanzenberga oraz Lobkowicza. Okazało się, że ci magnaci mają wprawdzie złote sztućce, ale nie tyle, ile trzeba. I że na każdym nożu i widelcu wygrawerowano znaki tych rodów. W ten sposób szef kancelarii musiał przyjechać do nas. Ale jak się zapewne domyślacie, nie zgodziłem się wypożyczyć swoich złotych sztućców, bo jeśli już, to pod warunkiem, że przyjęcie odbędzie się tutaj! W naszym hotelu. Za chwilę wyjmę z sejfu swoje złote noże, widelce, łyżki, łyżeczki. Panie, panowie, nasz hotel ma sztućce dla 320 osób! Sakra, wierzę, że w konkurencji z kelnerami wypożyczonymi z hotelu Steiner i z hotelu Brandeisa wy wypadniecie najlepiej. A proszę również, żebyście wykonywali polecenia specjalnych kelnerów i kucharzy. Zaklątwam. A mam na myśli detektywów przebranych za personel i skurywam. Dziękuję. Panie. Możemy zaczynać. A widzicie, że to mi zrobili. Jeszcze raz nie stoisz. Ale normalnie jestem. Ryczał pan na to mnie się. Ale pan właśnie. Bez przerwy błyskało ostre światło i w świetle tych bengalskich ognisk
a pisemki dostojnicy ściskali sobie strasznie palce. A potem nagle poprowadzono mnie do cesarza, który uścisnął mi ręce za to, że obsługiwałem go tak, jak nikt dotąd go nie obsługiwał. A ja po prostu straciłem głowę, gdy zauważyłem, że pominięto cesarski kieliszek przy rozlewaniu białego mozelskiego wina. Wtedy to, nie zdając sobie sprawy z tego, co robię, przez serwetę wziąłem butelkę, podszedłem do cesarza, uklęknąłem na jedno kolano jak ministrant, ukłoniłem się, a on przeżegnał mnie znakiem krzyża Jany na lana. I za to właśnie przypiął mi, co prawda, ten najniższy rangą, ale za to największy rozmiarami order zasług na tronu cesarza Abisynii. Ja wiem, że ten order bardziej należał się panu Śrubce, ale... Co? Czemu mi się tak przyglądacie? Stało się coś? Brakuje jednej złotej rzeczy. Nic o tym nie wiesz? Nie. Już chyba nie. Koledzy, chwileczkę, koledzy. Chyba nie myślicie, że ja powiem. Tu, koledzy, nie wiesz. Koledzy, panie Skowronek, przecież ja bym nie mógł. Panie koledzy, przecież nie możecie tak myśleć. Panie Skowronek, no nie, przecież ja bym tego nie mógł zrobić. Panie Skowronek, przecież ja bym nie mógł. Przecież nie możecie tak myśleć. Nie! Ja nie wiem złota. Złota łyżeczka się znalazła. Będziesz obsługiwał za mnie gabinet orędzi, no. Chcesz? O. Thank you.
A ja już wiedziałem, co teraz nastąpi. Panienka przyglądała mi się łakomie, jakby był amantem filmowym. Bo ta panienka była tak podniecona oględzinami, oddychała tak głęboko, jakby chciała pokazać, że nie jest zdolna wyjść sama. No i stało się to pierwszy raz, a potem w każdy czwartek. Chciałem kończyć to, co staruszkowie zaczęli. Wszystkie te kobiety rzucały się na mnie tak pożądliwie i oddawały mi się z taką namiętnością, jakby to robiły po raz pierwszy. A ja przez te parę chwil byłem wysoki, przystojny, pęcie żaby i miałem wrażenie, miałem pewność, że przez te parę chwil ja byłem królem tych wszystkich panienek. Co to jest? Zdejmij się to szkalactwo!
Za pozwoleniem ja obsługiwałem abisyńskiego cesarza. Tam nie jesteście w komedii, ty ściągaj buty, człowieku. Tak jest. Ja zgłosiłem się dobrowolnie. Jestem członkiem Sokoła i jako zdrowy, silny mężczyzna chciałem w tej trudnej sytuacji służyć. Nie ma wzrostu. Może by się dało to jakoś załatwić. No nie, przecież wy nie jesteście w knajpie. No, nasz kraj potrzebuje w tych ciężkich czasach wysokich, zdrowych i prawdziwych mężczyzn. Prawdziwy. Zobaczycie, ja wam jeszcze pokażę. Ja co miesiąc od naszego banku całą podłogę z koronówek. Ja kiedyś spotkam bogatą pannę, a jak połączymy nasze pieniądze, to ja wtedy sobie kupię jakiś pensjonat albo wynajmę jakiś hotel. Wtedy będziecie musieli mnie szanować. Będziecie skazani na to, żeby mnie szanować. Jeżeli nie mnie, to moje pieniądze. Będziecie musieli mnie szanować jako milionera. Panie Wandę, ja jestem niemały, ale ja tego dokonam. Schaudochode, wie wunderschön die Stadt ist. Ja, ja, so schön. Was für eine prachtvolle Aussicht. Ja, ja. Ich muss eine Weile Rast machen. Schau, die Moldau in den hunderten Türmen. Ja, ja. Ich hab Hunger. Siehst du, wie die gotischen Türme mit Barockkuppeln harmonisieren? Ja, ja. Und Durst hab ich auch. Spürst du den Geist der tausendjährigen germanischen Geschichte? Ja, ja. Aber ich habe gehört, dass der Prager Schinken und die Würste was ganz Verbrannte sind. Zaczynają się tutaj panoszyć. Tutaj do, da Prager in alle Freude bitte. Ich gehe ins Hotel. Ich muss mal besser in Gang ruhen. Rozładuj się wszędzie. Prager ist wieder Deutsch sein. Zostawcie mnie. Jestem niemiecką nauczycielką z Hebu. O! Ja też należę do Sokoła. O, ty sztuka! Patronko! Co wy robicie? Czeska soldatesa. Ja ci dam czeską soldatesę. Bolszewicka kołota. Dostaniecie za swoje. Tak zhańbić niemiecką nauczycielkę z Hebu, ale przyjdzie dzień, kiedy oswobodzimy całe Niemcy. Od Szumawa aż do Karpat. Naprawdę wstyd mi za nich. Ale nie wszyscy Czesi tak niesprawiedliwie traktują Niemców. Może bym zechciałaby panu usiąść na chwilę przy stoliku. A ja przyniosę coś orzeźwiającego. Poproszę jedną grenadinę. Przecież... Co? Przepraszam, coś mi się przypomniało.
jeden grenet wina. Niemiecka nauczycielka z Hebu, jedna grenadina. Wstyd mi za ciebie. Członek Sokoła i afiszuje się z niemiecką nauczycielką. Po! Jedna grenadina. Co wy robicie, koledzy? Szefie, zwalniam cię! Aż natychmiast opuścić mój chodnik. I postaram się, żebyś nigdzie w Pradze nie dostał żadnej pracy. Jako komendant Sokoła w dzielnicy Stare Jasno kluje na was. Widzisz, co zrobili ze mną ci Czesi. Soldatyski. Niczego innego nie można oczekiwać, ale... Ja... Jestem bardzo wdzięczny za to, co pan dla mnie zrobił. Niemcy z Rzeszy. Bardzo pragną słowiańskiej krwi. Tysiąca lat. Pragną się z nią połączyć. Ja panią będę bronił przed wszystkimi Czechami. A może masz jakiegoś germańskiego przodka w swoim rodzaju? Mam! Mój dziadek miał na nagrobku Johann Wiedzie. Nikt już nas nie dzieli! Zyk! Hej! Zwracam się z serdeczną prośbą o wyrażenie zgody na mój ślub z Elżbietą Papanek. A także o sprawdzenie mnie od strony fizycznej. Czy według prawa Rzeszy, jako przedstawiciel innego narodu, jestem zdolny nie tylko spłukować, ale i zapłodnić szlachetną germańską krew. Taubiś. Wyśmienite nasienie, godne szlachetnie zapłodnić aryjską macicę. Od tej chwili należycie do siebie. Myśleć musicie tylko i wyłącznie o narodowo-socjalistycznej partii. I płodzić dzieci, które w myśl tej partii wychowywane książą. I nie przejmujcie się tym, że oboje możecie polec w boju o nową Europę. Wojsko i partia będą ten bój kontynuować aż do ostatecznego zwycięstwa. Sieg! Hej! Witane to, witane bez geschlossen, es amaschild, mit ruhig festen Schritt, Kameraden, wir und Gott und Reaktion erschossen. Marschiert im Geist in unsere Reihen mit. Kameraden, wir und Gott und Reaktion erschossen. Marschiert im Geist in unsere Reihen mit. Wcześniej śpiewał przecież batalionem, gdyż pracę paj. I nagle ujrzał doniesienia z gry o rodakach skazanie i rozstrzygane przez Niemców w tym samym czasie, gdy ja tu stoję z przychodzeniem w ręce i dopraszam się, żebym mógł ożenić się z nią. I ogarnęła mnie rosa. Człowiek nie powinien tak się ogłupiać. Uczucie zwycięstwa, właśnie ono jest decydujące. Bo jeżeli człowiek zgłupieje raz i uda się ogłupić, wówczas to uczucie wędruje z nim już przez całe życie i nigdy się z niego nie wygrzebie.
a zwłaszcza będzie mogła wspierać ich w najbliższym otoczeniu, gdzie go będą za to traktować jak wypierdka. Ale ja tutaj jestem przez Niemców wyróżniany i szanowany. Gdyby pan zechciał zapomnieć ten drobny incydent, który nam się przed chwilą przytrafił, to ja bardzo pana przepraszam. Pańskich przeprosin nie przyjmuję. Jeszcze się spotkamy. I co teraz pan powie, panie Skowronek? Gówno wam pomogło, żeście obsługiwali angielskiego króla. A poproszę dołączyć do rachunku za dzisiejszą uroczystość. No co też pana. Proszę, proszę się nie krępować. Super sobie myślicie. Tutaj się żadnych napiwków nie daje. Tu nie kantyna, restauracja czy gospoda, ale urząd, gdzie kreuje się nową Europę, w której liczy się krew i honor, a nie jak u was w Pradze terror czy krążka na inne marzewiecki. Kapitalistyczne zwyczaje! Zalizę jej aryjską krew. Prost. Prozit. Prozit. No, uśmiechnij się, kochanie. Johanna? Tak. Za naszą miłość. No, proszę. Wszyscy byście chcieli ją mieć, ale nikt! Nikt z was nie ma szans. Wy nawet na babę w łóżku potraficie się zwalić. Pamiętając tylko o tym, żeby zachować tę swoją dumę i krew! Do takiego rodzaju jeszcze nie jest prawa policja. Zdolny jest ten słowiański bastard. Jeżeli ponad niemiecką dumę i krew ona postawiła tę swoją miłość piękną i życiodajną, wobec tej sprawy, panowie, jesteście całkiem bezsilni. Hej! Hej! Wy, bohaterowie obwieszeni orderami za wojnę z Polską i Francją! Pragnę, abyśmy mieli dziecko. Po to tu przyjechaliśmy. Tu właśnie znajduje się pierwszy w Europie zakład hodowli nowej rasy ludzkiej. Tu Partia Narodowo-Socjalistyczna rozmnaża szlachetną krew niemieckich dziewcząt skrzyżowaną z krwią pełnokrwistych żołnierzy Heereswaffe SS. Tu dochodzi dziennie do 150 aktów narodowo-socjalistycznego spółkowania. Tak jak spółkowali dawni Germani. I tu wreszcie przyszłe rodzicielki hodują w swoich łonach nowych ludzi Europy, aby po roku w Tyrolu, Bawarii, Czarnym Lesie albo gdzieś nad morzem kontynuowano dzieło wychowania nowego człowieka, ale już bez matek, wyłącznie pod nadzorem specjalistów. Oczy.
postaciami, oraz opowieściami o tych legendarnych bohaterach. Naszej miłości nie pozostało już nic. A to narodowo-socjalistyczne spółkowanie sprowadziło się do jakiegoś wstydliwego obowiązku. Aż kiedyś jednej nocy udało mi się pokryć wizerunko według przepisu i ona poczęła. A potem ona z kolei musiała chodzić na zastrzyki wzmacniające, ponieważ lekarze obawiali się, że tego nowego człowieka może poronić. I w ogóle wszystko, co wiązało się z tym dzieckiem, to była sucha wiedza i chemia, a głównie zaś zastrzyki. Wyjazdem na front ochrzciła imieniem Siegfried. Też był dziwnym dzieckiem.
Mamo. Chcesz? Zabawimy się w kości koziła. Kosi, kosi, ma. Kosi. Kto ja jestem? Kusi. Boli. Kto ja jestem? No, powiedz, tata. No, tata, tak? Kosi, kosi, no, powiedz, kto ja jestem. Tata, tak? Kosi, kosi, no, powiedz, tata. Tata, powiedz, no. Kosi, kosi. No, tata, powiedz, tak? No, tatuś! Tatuś, powiedz, tatuś! No, tatuś, powiedz! No, powiedz, tatuś! Gdybyś chciał tak pójść. Ja nazywam się Johann Dieter. Przecież tutaj stoi Jan Dieter. Po co przyjechaliście do Pragi? Chodź nas. Na kogo czekaliście? Na kogo czekaliście? Na nikogo. Kto miał wam przekazać informację? Znalazłem się w Pradze przypadkiem. Ja tutaj jestem na wycieczce. Wiemy, że spojrzenie na zegarek było umówionym znakiem rozpoznawczym. Jesteście członkiem podziemnej bandy bolszewickiej. Nie! A mnie to wyzwisko dźwięczało jak łagodna muzyka, ponieważ wiedziałem, że jest ono dla mnie biletem powrotnym do Pragi. Legitymacją, dzięki której będę poważany jako członek ruchu oporu. A najważniejsze, że pokażę wszystkim tym śrubkom i brandejsom, że ja do nich też należę. To wszystko dostało ci się przeze mnie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Bardzo przepraszamy za szło nieporozumienie. Ale sam pan rozumie. Lepiej 99 niewinnych ukarać, niż by jeden winny miał tej kary uniknąć. Thank you.
jest wyjątkowa kolekcja. Wyjątkowa, choćby za te cztery znaczki należy się panu według katalogu Zumsteina okrągły milionik. Ha! Wyjątkowa kolekcja. Ale właściwie to jak pan je, to znaczy jak one trafiły... To z panem. Oczywiście, oczywiście. No, w każdym razie jest to dla mnie gwarancja. Jeśli pan tylko nie zmieni zdania, ten hotel jest pański. Mam nadzieję, że wszystko jest tak, jak byś powiedział. A, rzeczywiście. Proszę sprawdzić. Wszystkie 40 pokoi utrzymasz w należytym porządku. Nie, nie, nic nie słyszałem. Jakby ktoś uderzał młotkiem. Ale musiał się pan wydawać. Jesteśmy tu absolutnie sami. To dziwne, że pan nie słyszał. Nie tylko tam. We wszystkich 40 pokojach słychać, jak ktoś ogłuszającymi uderzeniami bija gwoździe w podłogę. Aż to absolutnie niemożliwe. Proszę się uspokoić. Ale tego się nie da wytrzymać. Nie, przez 40 pokojów czołgę się na czworek ten mój synalek. 40 zikwidów. Aż proszę się uspokoić, ja zaręczam. Czuję. Przebija mi czaszkę, przenika do głowy, przenika do gardła. Te pieniądze są przeklęte. Te znaczki komuś gwałtem odebrano. Kto wie, skąd Liza je przywiozła? Z Dochobycza? Z Wilna? Z Warszawy? Z jakiegoś getta, które spalono po likwidacji jego mieszkańców? Może były własnością jakiegoś dostojnego rabina? Nie mogę zrezygnować. Nie mogę zrezygnować z marzenia. Ja też chcę, jak pan Brandeis, mieć 400 złotych sztućców. Chcę, żeby w moim hotelu sypiali dostojni goście. Ja wiem, co ja zrobię. Ja postawię nowy hotel. To będzie coś oryginalnego. To będzie dzieło artystyczne. To pozwoli, że będę mógł o sobie powiedzieć, że nie przeżyłem tego życia na darmo. To będzie... Zdeniek! Zdeniek! Siadaj. Siadaj. Czego się napijesz? Koniec czerwony. Pamiętasz? Jak jesteście daleko? Sprawdziłem zapasy w piwnicy. Szampana mamy pod ostatkiem. Gwiezdańskie piwo schłodzone, koniak przygotowany. Wygabiliśmy z Wandą wszystkie alejki. Z wami mogę być spokojny. Więc czego się napijesz? Koniak czerwonia. Mineralny. Przyjechałem zobaczyć to twoje cudo. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Słuchaj, Zajko. Podstawą wszystkiego jest stara kuźnia z glinianą podłogą. Dwa kominy pozostawiłem, podobnie jak cztery kowadła. Dlatego kupiłem skórzane fotele, krzesła, stoły. Wszystko za radą pewnego architekta, wariatuncia, który dzięki moim pieniądzom mógł wreszcie zrealizować to, o czym marzył przez całe życie. I wiesz co? Kiedy to wszystko skończyłem, zacząłem spać spokojnie. Jak nigdy dotąd. Nazwałem go hotelem w kamieniołomach. Gdyż tak jak kamień, coś się we mnie przełamało i spadło mi serce. Co jest z tym? Coś nie tak? Ty żeś się tutaj zamknął w swoich snach. Tymczasem życie przechodzi obok ciebie. Zmierza w całkiem inną stronę. A dokąd zmierza? Twój hotel przejmuje Rada Narodowa.
Ale przecież to jest mój hotel. Wszystkie prawa własności przechodzą teraz w ręce ludu. Myślę, że możesz się jeszcze na coś przydać naszemu społeczeństwu. Coś się poda? Listę milionerów, na której byłeś, żebyś nie musiał płacić ekstra podatku. Synku, dlaczego mi to zrobiłeś? Przecież wiedziałeś, że ja przez całe życie chciałem zostać milionerem. Dlaczego zniszczyłeś mój dekret nominacyjny? To moje wyniesienie do szlacheckiego stanu. Synku, ja myślałem, że jesteś moim przyjacielem! Pamiętaj się, czyżbyś chciał skończyć w obozie tam nie. Problem to mają w tym, pod jaki paragraf te wszystkie lata podciągną. A, jeść tu dają dobrze, jak w bogatych klasztorach. O, o, jak jadali krzyżacy. No. Dobre, dobrze. To trudnicie. Ja nazywam się Jan Witte. Aha. Jestem właścicielem hotelu w Kamieniołomach. Jestem milionerem. Aha. To jakieś nieporozumienie, że mnie tutaj nie wezwano. Nie prowokujcie. Jesteśmy z klubu lat, to zaraz to sprawdzimy. Jak się nazywacie? Jan. Możecie spokojnie wracać do domu. Proszę, niech pan jeszcze raz sprawdzi. Powiedziałem to. Na liście was na domu. Chwileczkę. Proszę bardzo, to jest moja książeczka czekowa. To jest niezbity dowód na to, że nie macie prawa mnie stąd przepędzać. Pokażcie. No rzeczywiście. To i jak wiem, że milion dzienny posiadacie. No to w takim razie zapraszam do środeczka. Panowie milionerzy! Panowie milionerzy! Macie nowego koleżkę do towarzystwa. Tak więc stało się, panowie. Jesteśmy kolegami. Znacie tego człowieka? Wybaczcie, ale może znać wszystkich, którzy dorobili się podczas wojny. O, a nie mówiłem, że lepiej było trzymać się od tego bagnatelka? Byście chcieli z nimi solidarni. A oni, to was między sobą, nie? Wiecie, te? Ale w takim razie, ja mam dla was coś ekstra. Wiecie, tam, my mamy 200 par gołębi, i wy będziecie się tymi gołębiami zajmować. W ten sposób pozbędziecie się waszych nowych koleżków. No. Więc stało się. Czyściłem codziennie.
czasu. Pokochałem ją. A i ona mnie również. Także już po tygodniu, kiedy wiozłem ją na wózku te odpady z kuchni, wszystkie cztery stagołębi zlatywało się do mnie z dachów, ciągnąc za sobą taki szum piórów i skrzydeł, jakby sypała się z wora mąka lub sól. Część z nich siadała mi na ramionach. Inne trzepotały wokół moich uszu, zasłaniając mi prawie cały świat. Jakbym się znalazł w ogromnej powłoce ciągnącej się za mną i przede mną. W ogromnej powłoce złożonej z piór i 800 ślicznych jak jagody oczu. Milionerzy pewnie zaśmiewali się w łez. Widząc mnie obsypanego gołębiami. Ale ja już nic sobie z tego nie robiłem. Poczułem się, że różniony tym gołębim poselstwem. Był jakimś wybrańcem niebios. Jakbym był jakimś świętym. I uwierzyłem. Gdyż niewiarygodne stało się faktem. Stanie się ze mną podobnie jak Saulem, kiedy spadł z konia i zjawił mu się Bóg. I wiedziałem już, że ta ostatnia droga będzie już tylko moja. Dite! Zapomnieliśmy o was i tak zostaliście tutaj z tymi gołębiami. Wiecie, cholera, mamy pewien problem. Obóz jest zlikwidowany. Macie teraz dwa wyjścia. Albo pójdziecie do więzienia na Pankracu, albo do pracy w lesie. Byleby to było gdzieś na pograniczu. Biorę pierwszą pracę, jaką mi dacie. Tak też sobie od razu pomyślałem, że muszę wybierzeć las. No to miejcie się dobrze w lesie, nie? A nie zróbcie nam tam skutku, żeśmy niby zaniedbali proces waszej resocjalizacji. Aha, jeszcze jedno. O gołąbki to się nie martwcie. My się nimi zajmę. Zajmiemy. Jestem szczęśliwy, że wypadło tak, jak wypadło. Teraz będzie to już tylko moja droga. Już nie będę musiał nikomu kłaniać się, ani odpowiadać na każdy dobry wieczór. Dobry, całuję rączki. Ta moja gwiazda, która uczyniła ze mnie milionera, teraz, kiedy spadłem z tego nieba na łeb na szyję, ta moja gwiazda świeci mi jeszcze jaśniej. Czyli, żeby wreszcie zrozumieć, musiałem poznać, osłabnąć. Mademoiselle! Mademoiselle Notre-Leçon. La table. La table. La femme. La femme. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit.
Dzień dobry. Mam tu z wami pracować przez pół roku. La table! La table. Une chaise! To jest wykładowca literatury francuskiej, profesor Maison. Profesor Maison. A ja mam na imię Marcela. Jestem tutaj za karę. Za to, że lubiłam tańczyć w nocy. Down la nuit. Uczyłam się na czekoladziarkę w Orionce u Marschnera. Ja wiem, gdzie to jest. Moja panno, proszę się skupić i powtarzać za mną. La table. La table. La femme. La femme. La mur. Kurwa, głupia. Zdaj na pasek. Dam ci po gębie, ale nie rzemieniem. Tylko z przączką, żebyś sobie zapamiętała, że ten jest dobry, kto potrafi się wysłowić. La femme. Mam iść z wami po południu do pracy? Kurwie potomstwo, złe i występne. Pójdziemy za godzinę. To za to, że obsługiwałem abisyńskiego cesarza. Sakra. Dlaczego nie zostawiliście mnie w spokoju? Jakby nie dość mi było jednej głupiej kurwy, która nie potrafi prawidłowo akcentować, przysłali mi jeszcze debila z gwiazdą. Idioci! Skunksy planiste! Kierpi spływa! Widzę, że praca tutaj będzie atrakcyjna. Przymusz go do tego pnia. I posłuchaj tych rajskich dźwięków. Musimy ogłosić go gawęziami, żeby przyhamowały jego upadek i nie pozwoliły, żeby roztrzaskał się. Zaprzepaścił tę muzykę w drewnianych, świerkowych sfer. Do takich świerków, jak ten tutaj, jest bardzo mało. Słuchaj. Słyszę jak piła wgryza się w pień, jak przez świerk wędruje głośna skarga, jak w pień skarży się, że piła wgryza mu się w ciało. Drzewo, l'art toujours belle, Le vent! Wybrane. Foriące. Kładłam się co wieczór z innym chłopakiem. Ale tylko dlatego, że miałam na to ochotę. Tylko dlatego, że czułam, że mnie ktoś przez parę minut, a może i przez całą noc naprawdę kochał. To mi zupełnie wystarczało, żeby być szczęśliwą. A tutaj... Tutaj muszę ciężko pracować. Uczyć się wieczorami francuskich słówek i wysłuchiwać o jakichś tam palantach z Paryża, którzy mnie zupełnie nie interesują. Głupie potomstwo, złe i występne. No po co się wykładał o literaturze francuskiej XX wieku? O surrealista, o Robercie Delon, Alfredzie Jarry, o pięknych ślicznotkach Paryża i tamtejszych przystojniakach. Po cóż ja mam wyjaśniać, co to jest estetyka? A co etyka i filozofia? Daremnie wykładam o filozofach, o tej bandzie łotrów, niegodziwców i zbrodniarzy, tak!
Tak, Jezusa Chrystusa nie wyłączając! Gdyby nie oni, to ludzkości żyłoby się lepiej. Ale nie! Ludzkość jest potomstwem głupim, złym i występnym! Ten profesor już mówił tylko po francusku i gdziekolwiek chodził, wszędzie się zastanawiał, jakby tu najbardziej atrakcyjnie jest wymyślać tę śliczną dziewczynę. A ja wiedziałem, że jest w niej zakochany i że ta dziewczyna będzie jego przeznaczeniem. Arystoteles powiedział, że kiedy źrebie wyscie już kobyły, to daje jej kopa. On sam kiedyś mi to rzekł. Z Bogiem. Nie odwróć. Nie zostawiam już samego. Ale przecież człowiek musi umieć być sam. Musi wystarczyć sam sobie. Nie chcę! Mademoiselle! Notre-Dame! Ale przecież pan nas sam tego uczył. I dlatego odchodzili. Z całą pewnością ta dziewczyna nie będzie szczęśliwa. Ten profesor zrobił z niej ślicznotkę z książką. Jakaś to niezwykła przemiana, jakby szyjką butelki przeciekła na drugą stronę. Na drugą stronę rzeczy, które są piękne. Kiedyś rozmawiała ze wszystkimi tylko dolną częścią ciała, brzuchem i nogami. Tą częścią, której granice wyznacza delikatna gumka w jej majteczkach. Ale teraz... Teraz dała pierwszeństwo tej drugiej stronie. Tej nad gumką. A ja wyfasowałem sobie konia, wóz. Kupiłem kozę. Podarowali mi wilczura. I wyruszyłem na swoją ostatnią stację. No chodź. No chodź. No chodź, dam ci kawałek salami. A widzisz, to byś najchętniej zeżarł wszystko, co? Ja wiem, ale nic z tego. A tobie dam kostkę cukru. Nie chcesz. Pokaż mu się. Oczy masz takie jak ludzie, którzy przez całe życie pracowali pod ziemią. Ja się na tym znam. Ale nic się nie ma. Nic się nie ma, bo teraz będziemy już tylko na powietrzu. Chodź tutaj. Chodź, dam ci też kawałek salami. Chodź. Widzę, że odwykłaś od ludzi. No? I co? Zamurowało was, co? A, widzicie. Dalej pójdziemy już jak na para. La, 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 la. A co się stało? Ja przecież śpiewam po raz pierwszy w życiu, to jest mój... Pierwszy w życiu śpiew, zresztą wcale nie musi być śpiew. Ja mogę sobie poskrzeczeć, powyć, tak jak ty, ale muszę wysypać z siebie te szufladki pełne zbędnych rzeczy. Muszę je wykasać, wypluć z zachwyconego gardła i oskrzeli. Co się stało? Co się z wami dzieje?
nie bójcie się. Ja przecież potrzebuję was. Potrzebuję was tak samo jak wy mnie. Pewnego dnia poczuł się wielki. Myślałem, że mam piękny i szlachetny cel. Zbierać pieniądze. Za które można było kupić wszystko. Niejedną piękną dziewczynę. A nawet poezję. Człowiek nie powinien dać się ogłupiać. Uczucie zwycięstwa właśnie ono jest decydujące. Bo jeżeli człowiek zgłupieje sam lub da się ogłupić, wówczas to uczucie wędruje z nim już przez całe życie i nigdy się z niego nie wygrzebie. A zwłaszcza będzie może doskwierać jego najbliższym otoczeniu, gdzie go będą za to traktować jakby pierdka. Nie tak ma pięknie było, tak wierzyć w nową aurę. Ja tutaj jestem przez Niemców wyróżniany i szanowany. Tak pięknie wyróżniany i szanowany. Czyżbyś nie wiedział, że ja przez całe życie chciałem dostać milionera? Zniszczyłeś mój dekret nominacyjny. Zdeńku! Dosyć, dosyć. Dobrze, ja nie będę przeciwstawiał pytania, które i tak musiałbym sobie zadać. Jak też zachowam się? Jak też zachowam się, kiedy nadejdzie mój czas? Teraz się odkupi, porządnie se wpierdoli, będzie jak trzeba. Prawda, doktorze? Panowie, my musimy pokochać także to, co jest nieprzyjemne. Musimy się do tego przekonać. To ja bym miał i robotę pokochać. Musimy pokochać ten opuszczony krajobraz tymi dniami, tygodniami, kiedy pada deszcz, człowiek siedzi przy piecu i rozmyśla o życiu i śmierci. Gdzie wy? A dlaczego akurat ja? No, tyś przecież jego najlepszy przyjaciel. No, racja. To znaczy, swoi strona. Teraz to ja jestem tutaj tymczasem, żeby zarobić. A wy, gdzie chcielibyście być pochowani? A, wolnego, wolnego. Ja jeszcze nie czuję się tak źle. Aż co to robię teraz czas? Co? A wy gdzie? No! A gdzie wy chcielibyście być pochowani? Jego to zjedzą myszy i ryjówki jak ostatniego dróżnika, a z niego tylko kupa kości. Panowie, ja mam to wszystko przemyślane. Jeżeli umrę tutaj, jeżeli zostanie ze mnie tylko sama czaszka albo garść obgryzionych kości, to chcę być pochowany tam. Na tym wzgórzu, na samym jego wierzchołku, tak aby trumna leżała na linii granicznej i po pewnym czasie rozłamała się i spłynęła z deszczem na dwie strony. I chcę, aby jedna ze mnie część spłynęła potokami do Łaby i Wełtany, a druga do Dunaju. Chcę Łabą i Wełtaną dotrzeć do Morza Północnego, a Dunajem do Morza Czarnego. Tymi dwoma morzami chcę dotrzeć do oceanu i tam rozpłynąć się w tym oceanie. Ale powiem panowie, nawet po śmierci, ja chcę być obywatelem świata. Święty człowiek, ten nasz doktor. A wiecie co, doktorze? A może się tam spotkamy? No jakbyście umarli w pracy. Albo brnie! A w Koszycach?
Panowie, jak bawiał pewien profesor literatury francuskiej, człowiek nie znika całkowicie ani fizycznie, ani duchowo, tylko przemienia się. Ulega metamorfozie. Co robi? Przemienia się. No, ulega metamorfozom. Zapomnieliście już, panowie, czego was uczyłem? Z czego składa się człowiek? No ile człowiek ma w sobie fosforu? Tak, fosforu to każdy człowiek ma w sobie tyle, żeby tego na 10 pudełek zapałek wystarczyło. Ale co gówno. Co? A ile człowiek ma w sobie żelaza? To ja wiem, ja wiem, doktorze. Żelaza to człowiek ma w sobie tyle, że o! Taki gwóźdź by z tego zrobił. O to chodzi. To tyle co gówno. Tak. A ile człowiek ma w sobie wody? Wiem, doktorze. Wody to człowiek ma w sobie tyle, że można by z tego 10 litrów za pół gotować. No i tym też by się nikt nie nażarł. Ale bolałby nie! Pora się pożegnać, panowie. Teraz nie będziemy widywać się często. Zobaczcie, czego nauczyłem mojego psa. Chodź. No chodź tutaj. Pokaż im, co potrafisz. Miesiąc wie. Tak, panowie, teraz po zakupy będzie chodził on. Człowiek powinien bać się śmierci. Nie udawaj, że nie wiesz, że tu jestem. Nie musimy gadać, chciałem ci tylko zobaczyć. Chciałbyś zobaczyć, jak mi się powodzi w tych nowych czasach. No cóż, ja nie zrobiłem takiej kariery jak ty. Przecież wiesz dobrze, że jestem dokładnie w takiej samej jak ty sytuacji. Często cię wspominam. Mnie też tęskno za to. Szkoda, że los rzucił nas w różne strony. Widać, tak musiało być. Co ci się stało? Co ci się stało? Dlaczegoście go zabili? Chcieliśmy, żeby pan przyszedł do nas, do gospody. Stęskniliśmy. Do kościoła daleko, a wy, doktorze, prawicie lepiej niż ksiądz. Wybaczy nam pan to, doktorze? Nagle przeraziłem się. Czy gdybym teraz umarł, wszystkie te nieprawdopodobieństwa, które stały się faktem, odeszłyby razem ze mną. Kto wam to dał? A co to za medal, doktorze? To było dawno temu, panowie. Ja dostałem go za to, że obsługiwałem abysyńskiego cesarza. Miałem ten honor, panowie.